programu Kolekcje Muzealne organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Lubelskie zakupiło w tym roku dwa obrazy Antoniego Michalaka. Świętego Antoniego przemawiającego do ryb oraz obraz symboliczny o tytule Zwycięzca. Święty Antoni jest to obraz nagrodzony w 1931 roku srebrnym medalem na wystawie w Padwie. Natomiast obraz Zwycięzca powstał około 1948 roku, w okresie, kiedy trwała pierwsza po wojnie letnia olimpiada w Londynie. Oba obrazy w tym momencie przechodzą konserwację. Obrazy zostaną zaprezentowane na specjalnym pokazie. Prace, które pokażemy w tym roku, będą zaledwie zapowiedzią olbrzymiej wystawy monograficznej, która zaplanowana jest na styczeń 2018 roku. Już z tego miejsca gorąco zapraszam.